Jesteśmy w Tarnawie Dolnej w powiecie suskim, gdzie rozgrywany jest 45. jubileuszowy ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W turnieju bierze udział 17 czteroosobowych drużyn składających się z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców. Są to mistrzowie finałów wojewódzkich, tak naprawdę najlepsi zawodnicy naszego kraju. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Polskę w finale centralnym w Paryżu we wrześniu bieżącego roku.